Identyfikator podmiotu SCP-1733. Klasa podmiotu: bezpieczne. Specjalne czynności przechowawcze. DVR przechowujący SCP-1733 jest przechowywany w zabezpieczonym archiwum wideo w ośrodku. Odtwarzanie SCP-1733 jest zabronione za wyłączeniem celów badawczych. Personel musi skontaktować się z doktorem Gellerem w celu uzyskania zgody na badania SCP-1733. Opis. SCP-1733 jest cyfrowym nagraniem meczu otwarcia sezonu 2010-2011 Ligi NBA, zagranego w TD Garden w Boston, Massachusetts, USA w dniu 26 października 2010 roku pomiędzy Boston Celtics i Miami Heat. Agenci monitorujący aktywność w mediach i portalach społecznościowych zwrócili uwagę na anormalną naturę SCP-1733, kiedy Bostończycy dnia 26 października narzekali na portalu Facebook na tajemniczy faul w trzeciej kwarcie z udziałem Ryana Allena i Chrisa Busha, który w rzeczywistości nigdy nie miał miejsca. Gdy skonfrontowano się z nim, wgrał odpowiedni fragment nagrania, powodując zdziwienie i zamieszanie wśród obserwujących dyskusję. Agenci fundacji w szeregach zespołu moderacji portalu Facebook usunęli wątek i zdobyli adresy IP oraz pozostałych osób uczestniczących w manifestacji w celu ich namierzenia i podania środka amnezyjnego klasy A. DVR marki Motorola, na którym zapisany jest SCP-1733, został pozyskany do badań. Badania prowadzone od tego czasu nad pozyskanym nagraniem ukazały anormalne właściwości podmiotu. Mimo iż początkowo, w porównaniu z oryginalnym przekazem telewizyjnym, różniło się mało intensywnie, np. w ilości zdobytych punktów lub faul w kwarcie, SCP-1733 zaczął wyraźnie odstępować od treści swoich własnych poprzednich odtworzeń. Zaobserwowano, że nagrane byty zachowują częściowo pamięć poprzednich odtworzeń, a wraz z kolejnymi wykazał rosnącą świadomość ich istnienia. Przypuszcza się, że odtworzenia przekazują nieoszacowaną ilość świadomości bytom zawartym w SCP-1733 przy zwiększającym się poczuciu zdziwienia i rozpaczy wśród tłumu i zawodników z każdym kolejnym odtworzeniem. Ten efekt jest addytywny i obejmuje swoim zasięgiem wszystkie byty w hali sportowej. Poziom świadomości wzrósł z poziomu zgłaszania silnego poczucia déjà vu przez komentatorów Mike'a i Tomiego do praktycznie eidetycznych wspomnień poprzednich odtworzeń. Najlepiej zanotować, że mimo tego żaden byt uwięziony w SCP-1733 nigdy nie zwrócił się bezpośrednio do widza, ani nie wykazał świadomości przebywania na cyfrowym nagraniu. Osoby widoczne na nagraniu są praktycznie nie do odróżnienia od ich odpowiedników w świecie rzeczywistym pod względem zachowania, talentu oraz maniery na boisku. Fani również zdają się być w pełni prawdziwymi ludźmi we wszystkich tego aspektach, a dochodzenie fundacji w sprawie aktualnego statusu tych osób nie wykazało niczego specjalnego. We wszystkich celach i zamiarach nagrane byty zdają się być prawdziwie indywidualne, jednak utrwalone w jakiś sposób na cyfrowym nośniku. Dane TD Garden podają, że liczba osób na widowni w dniu 26.10.2010 wynosiła. Początkowo zakładano, że celem SCP-1733 jest przedstawienie nieskończonej liczby wyników gry, ponieważ gracze byli w stanie modyfikować strategie ofensywne i defensywne przy każdym odtworzeniu. Podczas odtworzenia 0.34 gracze i trenerzy byli przyzwyczajeni do taktyki i stylu gry przeciwników w takim stopniu, że wynik meczu wynosił 0-0 aż do 3:34 w pierwszej kwarcie. Jako że jakość wspomnień była wciąż niska w ciągu początkowego stadium iteracji, pamięć o poprzednich odtworzeniach przejawiała się niejasno jako intuicja odczuwana przez graczy, kibiców i pozostały personel, uniemożliwiając im w pełni uświadomienie sobie ich krytycznej sytuacji. Jednakże podczas odtworzenia 0.45 świadomość problemu osiągnęła taki poziom, że gracze odmówili rozegrania meczu i zgromadzili się z resztą tłumu na trybunach w celu opracowania planu ucieczki. Personel fundacji wysunął wniosek, że byty zamieszkujące SCP-1733 są uwięzione wewnątrz planu nagrania, ponieważ nie były w stanie opuścić go w żaden sposób. Drzwi prowadzące na zewnątrz hali sportowej wytrzymywały siłę szacunkową, nie będącą w granicy newtonów. Zespół również nie był w stanie wydostać się z szatni, pomieszczeń dla zawodników i skyboxów. Oczekiwanie na przybycie opiekunów do wyznaczonych punktów w związku z rozpoczęciem pierwszej kwarty również się nie powiodło. Osoby opuszczały miejsce, w którym opiekunowie wychodzili i następnie byli w stanie wydostać się z połączonych korytarzy otaczających główną halę. Próby ucieczki stały się desperackie, wliczając nieudane próby tworzenia materiałów wybuchowych, wszechogarniające zamieszki, podział zespołów na 3 przeciwne sobie frakcje, a do odtworzenia rytualne morderstwa i wypatroszenia zawodników w nadziei zadowolenia nieokreślonej siły ograniczającej byt. Szczegóły w dokumencie Oś czasu 001. Mimo wszystko, wraz z rozpoczęciem nowego odtworzenia, wszystkie byty wracają do swoich stanów sprzed gry w nienaruszonym stanie. Badacze nie byli w stanie odtworzyć efektów SCP-1733 z użyciem innego nagrania zapisanego na DVR, co potwierdziło, że to nie urządzenie źródłem anomalnych właściwości SCP-1733. W związku z cierpieniem bytów zamieszkujących SCP-1733, dalsze testy zostały zawieszone na czas nieokreślony. Fragmenty dokumentu Oś czasu 001. Odtworzenie 002. Pierwsze zarejestrowane odstępstwo od oryginalnego nagrania. Tłum z TD Garden wygwizduje drużynę Miami Heat w trakcie jej wejścia. Skrzydłowy Miami Heat, LeBron James, skrzywił się i lekceważąco pokręcił głową w stronę tłumu. Odtworzenie 015. Przez 8 akcji pod rząd wynik wynosił 0-0. Fani wydawali się zauważalnie przytłumieni, gdy pokazywani byli na ekranach tablicy z wynikami. Silny skrzydłowy Celtics, Glenn Davis, skutecznie wykonał istotny blok pod koniec czwartej kwarty na LeBron Jamesie, który nie powiódł mu się w czasie rzeczywistego meczu, umacniając prowadzenie Celtics. Komentatorzy omawiają poświęcenie Glenna Davisa, który gra dobrze na obu połowach boiska mimo wręcz parzącego ruchu piłki w czasie akcji ofensywnych Wielkiej Trójki. Zaczyna formować się narastająca świadomość poprzednich rozegranych meczy. Odtworzenie 026. Pierwsze zwycięstwo Miami Heat, 112-85. Tłum staje się agresywny, wykrzykuje wulgaryzmy i rzuca jedzeniem zawodników Celtics. Komentator Tom Heinsohn rozumie frustrację fanów, krytykuje trenerów Celtics za bycie za bardzo zadowolonymi po tym, jak rozgryźli kod źródłowy ofensywy Miami Heat. Jako że była to pierwsza wspólna gra Wielkiej Trójki Miami, mało prawdopodobne jest, aby jakikolwiek trener dopasował się do takiej nieznanej taktyki w ciągu pojedynczego meczu. Odtworzenie 027. Komentatorzy Mike i Tommy zauważają, że odczuli déjà vu w czasie pretensjonalnego wejścia drużyny Heat. Tłum pozostaje przytłumiony w czasie kluczowych zagrań i akcji Celtics. Zespół Celtics wygrywa, przez co nakłania Toma Hangsona do stwierdzenia: Celtics przebyli długą drogę, wygrywając z powrotem serca swoich fanów. Gdy został poproszony o wyjaśnienie przez Mike'a Gormana, Hangsson odparł tylko, że czuł, i drużyna musiała odpokutować coś wstydliwego, jednak nie potrafił sprecyzować za co. Odtworzenie 044. Zespoły stają się zdenerwowane i zmieszane. Gra zostaje zawieszona. Przez większość czasu personel medyczny bada stan zawodników, którzy są przekonani, że poprzedniej nocy śnili o graniu meczu otwarcia raz za razem. Gdy personel techniczny poinformował o sytuacji, komentatorzy Mike i Tommy przyznali, że mają takie same odczucia. To samo tyczy się tłumu. Nagranie kończy się wywiadami przeprowadzonymi przez personel hali wśród tłumu fanów na temat natury snów. Odtworzenie 045. zawodnicy odmawiają rozegrania meczu. Operatorzy kamery, personel techniczny, zawodnicy, komentatorzy i tłum gromadzą się na boisku, aby przeanalizować sytuację. Wszyscy są przekonani, że przeżywają raz za razem ten sam mecz. Sprawdzono drzwi, jednak te nie mogły być nawet poruszone. Nagranie kończy się, gdy tłum zaczyna tworzyć prowizoryczną broń lub narzędzia do podważenia drzwi. Ostatnie wystąpienie obrazu z kamer obsługiwanych przez personel odpowiedzialny za nagrywanie. Wszystkie następne nagrania przedstawiają obraz z nieruchomej kamery służącej do przekazywania ogólnego całej hali. Odtworzenie 051. Nie powiodły się żadne próby opuszczenia budynku. Wszystkie wyjścia z boisk i przylegających pomieszczeń zostały trwale zablokowane. Nastąpiła kłótnia na balkonie sekcji 318 między grupą pijanych mężczyzn w wieku studenckim a jednym starszym mężczyzną, której skutkiem było pozostawienie nieprzytomnego starca na podłodze. Jako że główna kamera nie była w stanie nagrać dźwięków dochodzących z drugiej strony hali, przypuszcza się, że powodem sprzeczki był brak pomocy w próbach ucieczki ze strony grupy młodzieży. Pierwszy zarejestrowany przypadek użycia przemocy. Odtworzenie 052. Mężczyzna pozbawiony przytomności w poprzednim odtworzeniu pojawił się w nienaruszonym stanie na początku obecnego odtworzenia. Mężczyzna napada jednego z wcześniejszych napastników i bije go aż do zgonu w 34 minucie i 12 sekundzie nagrania. Odtworzenie 055. Samo uświadomienie osiągnęło poziom, w którym tłum był w stanie przypomnieć sobie wydarzenia minionego miesiąca, a także przyjaciół i członków rodziny będących poza kompleksem sportowym. Próby skontaktowania się ze światem zewnętrznym w nadziei na pomoc nie powiodły się. Odtworzenie 065. Tłum nie był zdolny opuścić kompleksu. Zgromadzenie podzieliło się na następujące grupy i frakcje. Gracze, trenerzy i cały personel związany z drużynami zabarykadowali się w pomieszczeniach dla zawodników poza główną halą. Chorzy, starzy, rodzice z dziećmi uciekli do północnego wschodniego narożnika balkonu i zdecydowali, że zaczekają, aż zawodnicy postanowią wyjść. Oznaczyli swoje terytorium przez oznaczenie sekcji 320 mistrzowską flagą zespołu Celtics. Te osoby, odtąd nazywane wierzącymi, nawróciły się i sformułowały wiele zgromadzeń wierzących, że ograniczenie ich do obiektu TD Garden jest formą kary za niekiełznany konsumpcjonizm i świat poindustrialny. Osoby te paliły wiele ofiar, takich jak telefony komórkowe, kluczyki do samochodów, torebki i portfel na środku boiska przez ostatnie 4 odtworzenia. Grupa składa się z prowadzących obrzędy religijne bostończyków oraz znaczna część dorosłych, szacowana na około osób, pozostaje jednak nieugięta i dalej opracowywuje plan ucieczki. Odtworzenie 073. Liczba wierzących zwiększyła się po wypadku z poprzedniego odtworzenia, gdzie 3 mężczyzn zostało ciężko rannych podczas próby wysadzenia drzwi materiałami wybuchowymi ręcznej roboty. Na drzwiach nie zauważono żadnych śladów uszkodzeń. Odtworzenie 095. Hedonistyczne sceny seksu i przemocy skutecznie ograniczyły starania nawracaczy. Prowizoryczne zasłony zostały porozwieszane wokół miejsca orgii w loży 8 przez członków sekcji 320. Odtworzenie 112. Warunki znacznie się pogorszyły. Osób skoczyło z sekcji balkonowej w ciągu pierwszych 10 minut odtworzenia 112. Odtworzenie. Wierzący zaatakowali kwatery drużyn w celu przejęcia Paula Pierce'a i LeBrona Jamesa. Zawodnicy zostali rytualnie wypatroszeni w płonącym kręgu dobytku osobistego, a ich oderwane głowy zostały umieszczone w koszach po przeciwnych stronach boiska. Obrazy są wyświetlane na ekranach hali. Morderstwa zawodników nie przyniosły efektu i nie zmieniły sytuacji tłumu. Odtworzenie. Nawracacze zaczęli nawoływać do składania ofiar z dzieci. Dorośli utworzyli ścianę między grupą 320 a wierzącymi. W tym momencie zawieszono dalsze testy. Odtworzenie. Pierwsze zanotowane odchylenie od oświetlenia boiska. Zmiana koloru na głęboką czerwień.